Przechodzimy teraz do ostatniego komiksu, również z wydawnictwa komiksowego, również spod ręki Hermana Huppena, tym razem do scenariusza Ifsha. Jak to się czyta? Ifsha, tak to jest podpisane. H. Dobrze, Staruszek Anderson. I to jest ten komiks, o którym mówiłem, że będzie taki jeden, który nie do końca jest westernem. Ale również no, jak najbardziej ma zadatki na to, żeby wrzucić go do worka z westernami. Ogółem to będzie wejście, w którym będę bardzo dużo mówił czarnoskóry i białoskóry, ponieważ ten komiks dotyczy tematyki rasizmu. A jako, że Prosto z kadru jest poprawny politycznie, to będę mówił w ten sposób. Ciekawostka. Wiecie, że murzyn to jest określenie pejoratywne? Ja nie mogę o kimś, nie można powiedzieć, że... Słucham, Szymonie? Szymon to mi coś powiedział, wy nie słyszycie, ale... Aha, Szymon dopowiada? Szymon dopowiada, że słowo murzyn jest obraźliwe dla Amerykanów. Ja tutaj akurat powołuję się na jakąś audycję, nie pamiętam z jakiego radia, w którym to była informacja, że jednak jak jest ten wierszyk Murzynek Bambo w Afryce mieszka, to ten murzynek jest taki właśnie z takim politowaniem, że to jest taki murzynek, tak, a ten biały pan go głaszcze, tego murzynka. I dlatego murzyn to jest pejoratywne określenie. Także ja nie będę mówił o ludziach w tym charakterze, a to powiedziałem jako ciekawostkę. Możecie teraz zaskoczyć wszystkich w towarzystwie, wiecie, tam jakiś wernisażu powiecie, a wiecie, że murzyn to jest złe określenie i tak nie wolno mówić, tylko czarnoskóry. No więc, Staruszek Anderson, wróćmy do komiksu, przejdźmy do komiksu, rozpocznijmy o tym komiksie. Akcja dzieje się w Mississippi, rok 1952. Poznajemy Staruszka Andersona, który jak sama nazwa mówi, jest stary i ma nazwisko Anderson. No i to jest taki czarnoskóry pan, który spędza czas wolny na... Okej, okay, dobra, nie mogę powiedzieć, bo powiedziałem przed chwilą, że będę poprawny politycznie i w ogóle. Ogółem pije sobie tam piwo, oczywiście bezalkoholowe, ja nie mogę powiedzieć, że alkoholowe. Bezalkoholowe piwo, na pewno to jest bezalkoholowe piwo sobie pije. I sobie żyje spokojnie ze swoją żoną. W mieście, w którym na przykład są biali policjanci, przepraszam wszystkich białoskórych ludzi, na pewno jesteście obrażeni przez to, że was tak nazwałem. Białoskórzy policjanci, którzy niejaki Bass, którego poznajemy, który tutaj jest bardzo agresywny i nieprzyjemny wobec czarnoskórych mieszkańców, czarnoskórych obywateli. No i również on tutaj, jesteśmy jako czytelnicy świadkami pewnej takiej bardzo, bardzo brzydkiej sytuacji, gdzie on wykorzystuje pewną czarnoskórą nastolatkę. Także już wiemy, mamy nakreślone, że koleś, że tutaj będziemy mieli do czynienia z komiksem takim niejednoznacznym, że nie będziemy mieli tutaj bohatera, który do końca jest pozytywny tylko i wyłącznie, że mamy tutaj dobro i zło, czerń i biel, tylko będziemy mieli tutaj dużo, dużo odcieni szarości, że nikt tak do końca nie jest ani dobry, ani nikt do końca nie jest ani też do końca zły, o to mi chodziło. W każdym razie, jaka jest zarys fabularny tego komiksu? Otóż państwo Anderson, no to są już leciwi ludzie i pani Anderson, tak jak tu jest wytłumaczone, umiera ze zgryzoty. Dlaczego ze zgryzoty? Dowiadujemy się, że 8 lat wcześniej zniknęła ich wnuczka. Okej, co z córką, pytacie, czy tam z synem? Bo o tym dowiemy się dopiero na końcu komiksu, więc nie pytajcie mnie, co z ich synem, czy z córką. Ważna jest ta wnuczka. Wnuczka, która miała 16 lat, która po prostu zniknęła. No i wiecie, wyobraźcie sobie właśnie teraz kogoś, komu umarła żona ze zgryzoty, który został sam, który nie ma już nikogo na tym świecie. I do tego męczy go fakt, że 8 lat temu zniknęła jego wnuczka i nagle dowiaduje się, że być może 8 lat temu ktoś coś widział. I w ten sposób on trafia na trop i rozpoczyna swoje śledztwo na własną rękę. Tutaj muszę nadmienić, że komiks jest niesamowicie brutalny. No niesamowicie brutalny, ale tak niesamowicie brutalny, że aż jest smutno po lekturze. Naprawdę jest smutno. Człowiekowi po przeczytaniu tego komiksu robi się jakoś tak źle na sercu, że kurczę, smutny jest ten komiks. Jest straszny, jest brutalny,
straszny i smutny. I czemu tu nie ma czerwonego wykrzyknika, że dla ludzi powyżej 18 roku życia? To ja się pytam. Bo on jest tak smutny, że powinien być taki wielki wykrzyknik czerwony z napisem dla ludzi powyżej 18 roku życia, którzy chcą być smutni. Nie, naprawdę. Komiks porusza. Autentycznie wzbudza pewne emocje, że my, czytelnicy, oczywiście w jakiś sposób będziemy kibicować temu staruszkowi, żeby on doszedł. Tym bardziej, że nas to intryguje. Kto w końcu, jak to się wydarzyło i tak dalej. Ale metody, jakie obrał ten staruszek, no to są metody już naprawdę desperata. I w tym momencie, tak na dobrą sprawę, no nie jesteśmy wobec niego obojętni, ale zarazem prawdopodobnie część z was nie będzie zgadzała się na to, co on w zasadzie robi. Aczkolwiek, nie da się ukryć, że komiks jest komiksem akcji. W dodatku ma te wątki detektywistyczne. Całość jest utrzymana właśnie w klimatach Mississippi lata 50., więc pewnie wszyscy kojarzycie pozycję, gdzie akcja rozgrywa się w Mississippi w latach 50., więc co ja mogę powiedzieć więcej? No rasizm, ogółem temat rasizmu, o czym rozpocząłem wejście, żeby być poprawny politycznie. Temat rasizmu, który wylewa tu się z tego komiksu falami. Ale no tak, no muszę podkreślać, jest to komiks bardzo brutalny, bardzo smutny. No i szkoda. Jeśli chodzi o rysunki, słuchajcie, no bo przed chwilą mówiłem o Comanche, o pierwszym tomie Red Dust, który to rysował Herman w 72 roku. Natomiast tutaj ten komiks, staruszek Anderson, jest już malowany. Akwarelki. Czy mam tutaj datę? 2016 rok, czyli z tego roku komiks Nówka Sztuka został stworzony właśnie przez tego Belga. I właśnie to jest też, muszę zaznaczyć, że Herman jest takim bardzo europejskim autorem, twórcą. On ma takie bardzo statyczne rysunki. Mieliście kiedyś mangę w rękach? Tam jest mnóstwo, a Japończycy w ogóle rozwinęli tak język komiksowy, że oni używają dużej ilości takich linii kinetycznych, żeby podkreślić ten dynamizm, że leci ten pocisk czy coś, że jest ten ruch widoczny, że te rysunki są bardzo dynamiczne. Herman jest właśnie po drugiej stronie bieguna. On w ogóle nie używa tych linii kinetycznych. On, właśnie tego komiksy dla czytelników mang mogą się wydawać takie wolne wręcz, że takie puste, że mamy tutaj bardzo dynamiczne sceny, jakiś pościg, ktoś tu biegnie, ucieka, coś się dzieje, aczkolwiek przez to, że my, na przykład jeśli ktoś jest przyzwyczajony właśnie do azjatyckich komiksów, to on będzie dostrzegał, że czegoś mu brakuje w tym komiksie. Ja nie mówię, że to jest złe, oczywiście, że brak tych linii kinetycznych to jest coś złego, broń Boże, to jest taka stylistyka, że no Herman akurat no, robi bardzo pasywne komiksy. Nie jest to oczywiście żaden błąd, ale no najlepszym przykładem na komiks pasywny to na przykład 300 Franka Millera, gdzie również, wiecie, mamy rysunek lecącej włóczni, która ma trafić Xerxesa, ale to jest po prostu rysunek zatrzymanej w powietrzu włóczni. Nie mamy tego poczucia, że to pędzi, że to ma jakąś prędkość. Tak samo tutaj. Mamy po prostu wygiętych ludzi w biegu, no i po ich pozycji dostrzegamy, że oni biegną, aczkolwiek jakby tak się uprzeć, przez to, że nie ma tych linii kinetycznych, no to widzimy stojącego, powyginanego człowieka. No dobra, tak się śmieję. Trochę hipokrytą zajeżdżam, bo ja z jednej strony mówię, że to nic złego, a z drugiej strony śmieszkuję na ten temat. Nie, to nie jest nic złego, to nie jest nic złego, aczkolwiek podkreślam, ponieważ no mówię, ci z was, którzy przyzwyczajeni są do komiksów azjatyckich, to twórczość Hermana będzie dla was taka troszeczkę, myślę, że określenie puste, że czegoś będzie wam brakować, ale naprawdę to, że czegoś wam będzie brakować, nie świadczy o tym, że twórczość Hermana jest zła. Nie, to po prostu świadczy o tym, że jesteście przyzwyczajeni do twórczości, do innych środków artystycznych. O, w ten sposób powiem. Także dosyć brutalna historia. No, jeśli lubicie brutalne historie, smutne opowieści, to zapraszam was do wydawnictwa komiksowego i do komiksu pod tytułem Staruszek Anderson.